Cześć! Dzisiaj będzie film na temat moich postanowień lutowych, co będę robić w marcu, jakie książki przeczytałam i tak dalej, i tak dalej. Więc ogólnie ten film miał się pojawić wcześniej, no ale z racji tego, że byłam na wakacjach i wróciłam, miałam takiego jetlaga, że nie miałam takiego nigdy w życiu, więc dopiero dzisiaj mogę usiąść i ten film nagrać. Ogólnie ten miesiąc nie był jakiś rewelacyjny. Na początku miesiąca stało się coś, co... Nie, o czym nie chcę w tym momencie jeszcze mówić, bo to jest za świeże i też widziałam, że dużo osób miało problem z tym, że ja powiedziałam wam o tym, no bo chciałam to powiedzieć z racji tego, że wtedy byłam dużo mniej obecna w social mediach i wrzuciłam fotkę taką, jaką miałam, a że była uśmiechnięta, to ludzie zaczęli się doszukiwać jakichś problemów, że jestem sztuczna i tak dalej, że się maluję, robię fotki i wrzucam i piszę, że jest strasznie. Nie, ja w ogóle praktycznie w ogóle się nie malowałam przez ten czas, więc... Ale pomijam, więc nie chcę o tym mówić, nie jest to rzecz ani związana z YouTube'em, ani z Alanem, ani z psami. Zastanawiałam się, czy o tym powiedzieć, czy nie, może kiedyś, ale w tym momencie na pewno nie. I będę wdzięczna, jeżeli po prostu już nie będziecie się o to pytać. I no, w drugiej części pojechaliśmy na wakacje, one już były zaplanowane, wszystko już było ogarnięte, zapłacone i tak dalej, więc po prostu stwierdziliśmy, że polecimy i spróbujemy jakoś to przetrwać, więc trochę mi to na pewno pomogło, ale znowu jak już wróciłam tutaj do Wrocławia, też nie jest jakoś super, ale skończmy o tym mówić. Pierwsze postanowienie to 10 tysięcy kroków dziennie i używałam do tego, żeby zliczać te kroki, tej opaski, to jest Xiaomi Mi Band 2, czy tam Mi Band 2 i aplikacji, która jest jest dostępna właśnie z tą opaską, to jest Mi Fit i za pomocą tej aplikacji możecie monitorować też swój sen. I podsumowując, tak wygląda to podsumowanie, wyszło, że zrobiłam dziennie średnio 11,5 tysiąca kroków, łączny dystans to 206 km i ogólnie przez te pierwsze dni praktycznie w ogóle mało co chodziłam. To była ostatnia rzecz, o której chciałam myśleć. I na wakacjach właśnie średnio robiliśmy 20 tysięcy kroków, więc to się wyrównało, więc jest 11,5. W tym miesiącu dalej chcę to kontynuować i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jeżeli chodzi o to, co sądzę o tej opasce, bardzo długo trzyma baterię, więc to jest bardzo duży plus, bo nie musicie w ogóle o tym myśleć, zlicza te kroki. Kolejna funkcja tej opaski to sprawdzenie tętna i tutaj okej, chociaż nie wiem, czy jest to do końca miarodajne i na pewno jest gorsze niż te takie zegarki, gdzie musicie jeszcze założyć opaskę pod biustem, taki pasek. I jeszcze oczywiście tu macie cały czas, możecie sobie patrzeć, która jest godzina, no i mierzy ten sen, co też było fajną funkcją, żeby sobie zobaczyć w ogóle, jak ten sen u mnie wygląda. Więc tak wygląda ta sprawa kroków i tej opaski, na razie moim zdaniem jest dobra. I mogę wam polecić. Nie kosztuje dużo, bo kosztuje 100 zł, więc to jest jedna z tańszych właśnie takich opasek. Dalej, wykorzystaj w 100% wakacje i to zdecydowanie nam się udało. To były pierwsze nasze wspólne wakacje, gdzie faktycznie zwiedzaliśmy bardzo, bardzo dużo. Najwięcej ze wszystkich, tak myśleliśmy, czy to, czy Hawaje, czy Nowy Jork. I jednak chyba więcej zwiedziliśmy na Hawajach. No i też oczywiście zmieniliśmy sposób robienia zdjęć i ich obrabiania, co bardzo wam się podoba, więc bardzo dziękuję. Jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, to obczajcie sobie właśnie te foty z Hawajów, bo no to są, mam rekordową liczbę komentarzy i polubień. Więc bardzo mi miło i bardzo wam wszystkim dziękuję za te wszystkie piękne i cudowne komentarze. Więc jak najbardziej wakacje udało nam się i było super. Dalej miałam zrobić ten słoik z dobrymi wspomnieniami. Tak jak wam mówiłam, w lutym to w ogóle był taki bardzo dziwny miesiąc i nie dałam rady, chcę to zrobić w tym miesiącu, więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie, jeżeli tak, no to w końcu za miesiąc wam go pokażę. I ostatnie postanowienie to było stanie na głowie i to mi się udało. Mam nawet film, jak właśnie to robię na Hawajach, zrobiłam też zdjęcia i w ogóle bardzo się cieszyłam. Wiem, że moja technika nie jest tutaj super, bo wrzuciłam to już na Instagrama tego fitnessowego Wood Gym Girl i tam bardzo dużo pisałyście mi, żebym bardziej podnosiła nogi mięśniami brzucha, a nie tak
takim pędem, więc na pewno będę w tym miesiącu nad tym pracować, ale i tak się cieszę, że założyłam sobie to, że chcę to zrobić i udało mi się przezwyciężyć ten strach, bo strasznie bałam się tego, żeby zrobić to bez jakiegokolwiek oparcia drzewa, ściany czy alana. No i to w końcu zrobiłam i mi się udało, więc... Jeżeli chodzi o książki, które przeczytałam w tym miesiącu, to skończyłam czytać książkę odnośnie Hashimoto. Mówiłam Wam o niej właśnie już w tamtym miesiącu. To jest książka wydana przez Izabelę Wentz. Moim zdaniem jest to dobra książka dla osób, które mają tą chorobę, szukają jakiegoś rozwiązania, nie chcą w 100% skupiać się na tylko i wyłącznie na lekach, tylko właśnie na zmianie swojego stylu życia, tego jak się odżywiacie, tego w ogóle jak wygląda wasze ogólne życie, bo to jednak jest bardzo ważne w przypadku wszystkich chorób autoimmunologicznych, więc jeżeli macie tą chorobę, szukacie jakiegoś rozwiązania, jakiegoś wyjścia, to bardzo, bardzo lubię. Jest tutaj też kilka fajnych przepisów, więc jak najbardziej mogę Wam ją polecić, już mówiłam Wam w tamtym miesiącu. I kolejna książka, którą czytałam, to tą książkę wzięłam ze sobą na wyjazd. To jest bestseller numer 1 w Stanach, Astrofizyka dla zabieganych, Neil deGrasse Tyson. I tutaj co jest napisane, przeczytam Wam może tutaj szybko tył. Jaka jest natura przestrzeni i czasu, jakie jest nasze miejsce we wszechświecie, jak wszechświat przenika nas samych. Jeżeli chcecie poznać przemawiające do wyobraźni, a zarazem konkretne odpowiedzi na te intrygujące i poszerzające horyzonty pytania, nie znajdziecie lepszego źródła niż książka napisana przez znanego amerykańskiego astrofizyka i bestsellerowego autora właśnie Neila deGrasse Tysona. I teraz to jest naprawdę dobra książka, może przeczytam Wam tutaj, bo ja sobie też parę tutaj cytatów zaznaczyłam, żeby później Wam przeczytać. Jest też rozdział na temat właśnie wszystkich pierwiastków, może nie wszystkich, większości. I przykładowo jest napisane, bo trudno pomieścić w głowie, że cud to trujący, reaktywny metal, który da się kroić nożem do masła, a czysty chlor to śmierdzący, zabójczy gaz, ale że kiedy złączy się je w chlorek sodu, tworzą nieszkodliwy, biologicznie niezbędny związek znany jako sól kuchenna. A co dopiero wodór i tlen. Jeden to wybuchowy gaz, podczas gdy drugi jest motorem napędowym gwałtownego spalania. Tymczasem połączone tworzą ciekłą wodę, która gasi płomienie. Jak zaczynałam czytać tę książkę, to tak sobie czytałam i nie do końca wszystko byłam w stanie zrozumieć, ale z każdą stroną dalej coraz bardziej wszystko układało się tak naprawdę w jedną całość. I to jest naprawdę fajna książka, jeżeli chcecie poznać takie dziwne, niespotykane rzeczy, jeżeli chodzi o wszechświat. I z tego też, z tej książki dowiedziałam się też tak naprawdę, jak mało jeszcze wiemy o wszechświecie i jak jest wiele wątpliwości, takich nie do końca sprawdzonych rzeczy, które ciężko jest w tym momencie zbadać. Jest to bardzo dobra książka, więc mogę Wam ją polecić, jeżeli interesuje Was temat wszechświata i wszystkich rzeczy właśnie związanych z kosmosem, Ziemią i tak dalej, to myślę, że będziecie zadowoleni z tej książki. Jeżeli chodzi o książki na ten miesiąc, to kupiłam sobie w Stanach po angielsku książkę, bo tak jak Wam mówiłam, chcę też czytać książki po angielsku. To jest The Subtle Art of Not Giving a Fuck. I to jest książka Mark Manson, ona też jest napisana po polsku. Tak jak właśnie Wam mówiłam, chciałabym też czytać książki po angielsku, więc wybrałam sobie tą. Nie chcę na razie jakichś takich, wiecie, mega trudnych książek, bo dawno tak naprawdę nie czytałam po angielsku na studiach, więc zobaczymy tą i jeszcze będę kupować nowe książki, bo mam już poskrynowane milion tytułów, więc tego Wam nie pokażę, no ale pokażę Wam za miesiąc, bo chciałabym miesięcznie czytać takie dwie książki. Dobra, teraz postanowienia na marzec. Strasznie długo nam to dzisiaj idzie. Pierwsza rzecz to zmienić banery na YouTubie, na jednym i na drugim, bo one już są dosyć stare, więc chciałabym tutaj coś pokombinować. Mam nadzieję, że znajdę w tym miesiącu chwilę, żeby właśnie nad tym przysiąść i to zrobić, bo już mi się nie do końca podobają. O FitCapu nawet nie będę mówić, bo to jest tak stare i te fotki, więc chciałabym coś pokmienić z tych, co zrobiliśmy właśnie na wakacjach razem zdjęć. Dalej książki, to już Wam mówiłam. I teraz kolejne postanowienie to zero słodyczy. I teraz tak, ja ogólnie nie jem dużo słodyczy, ale na wakacjach, jako że no Stany i były różne ciekawe nowe rzeczy, no to trochę tam pojadłam ciastek z czekoladą, które były najpyszniejszą rzeczą, jaką chyba jadłam w życiu. Jeszcze takie ciepłe były. Do tego jadłam to moje ulubione chipsy, które są w Stanach z Kettle. Wiem, że pisałyście mi, że są dostępne chyba w Niemczech i w Stanach i w Wielkiej Brytanii. Nie chcę. Ja tylko, wiecie, jedę tam i tylko tam jem i tu już jest okej. Więc w tym miesiącu, żeby było już okej, zero, nawet przed okresem nie będę nic jeść, bo zazwyczaj na co dzień nie jem tych słodyczy, ale jak się zbliża okres, no to wtedy
hejka. I już ostatnia rzecz to zero zakupów pielęgnacyjnych, czyli nie chcę w tym miesiącu kupować nic, ani jednej rzeczy z pielęgnacji. Chciałam powiedzieć o zakupach w ogóle kosmetycznych, ale mam parę rzeczy z kosmetyków kolorówkowych, które chcę kupić, więc nie będę tego mówić, no bo tak bym to kupiła. I z odzieży też nie, bo teraz wychodzi kolekcja wiosenna, więc chciałam też nagrać haul, ale zero zakupów pielęgnacyjnych. I teraz to jest postanowienie na marzec, jeżeli chodzi o te w ogóle postanowienia jeszcze styczniowe. To yoga, rozciąganie w tym miesiącu, tak jak Wam mówiłam już wcześniej, poszła w odstawkę, więc teraz na marzec znowu zaczynam i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Wracam po prostu już do normalnego życia, mam nadzieję, że powoli będzie mi się to udawało, bo w końcu chciałabym, ale zobaczymy. I to będzie wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał, ale słuchajcie, nie wychodźcie jeszcze, nie wyłączajcie, dlatego że w tym miesiącu wybiło mi 150 tysięcy na YouTubie, w ogóle na Hawajach, gdzie tego się nie spodziewałam. Budzę się i patrzę 150, myślę, aaa! Więc na początku oczywiście bardzo Wam wszystkim dziękuję za to, że mnie subskrybujecie, oglądacie regularnie, komentujecie, jesteście wszędzie ze mną tam, gdzie można być, więc bardzo Wam za to dziękuję i mega się cieszę, że w końcu dobyliśmy do tej liczby 150 tysięcy. Tak jak Wam mówiłam, będzie rozdanie, konkurs i pomyślałam, że to będzie właśnie w tym filmie, więc już Wam mówię, jaka jest sytuacja. Więc robimy konkurs, myślę, że będzie trwał tak tydzień, to chyba będzie ok, bo później już zapomnicie o tym. Więc tydzień od momentu, kiedy opublikuję się ten film. I to, co musicie zrobić, to oczywiście subskrybować mój kanał, no bo logiczne. I obserwować mnie na Instagramie. I oczywiście im więcej spełnicie tych wymogów, tym jest większe prawdopodobieństwo, że wygracie w tym konkursie. Więc YouTube, Instagram i w komentarzu napiszcie, jakie filmy lubicie oglądać najbardziej i oczywiście dlaczego. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie na moim kanale, z tych, które robię, ale może jest coś, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale, czy coś, żebym nagrywała częściej. Albo możecie też napisać, to Wam dam dwie opcje, możecie odpowiedzieć na dwa pytania, to wtedy będzie większa szansa na wygraną, albo na jedno. A drugie pytanie to, co chcielibyście jeszcze, żebym zmieniła w filmach, co byście chcieli, żebym polepszyła i tak dalej, więc dokładne pytania znajdziecie w opisie, w ogóle cały regulamin, wszystko będzie w opisie. I teraz wygrywają dwie osoby. Pierwsza osoba, jest tutaj parę tych rzeczy, więc tak szybko chcę Wam tylko pokazać, tak ogólnikowo. Dobra, najpierw pierwsza osoba dostaje tak, paletę rozświetlaczy i róży z Make Up Revolution. Mam nadzieję, że dobrze widzicie to. Jeżeli już jesteśmy przy paletach, to słuchajcie, Colourpop Yes Please, najbardziej popularna paleta z Colourpop. Jeżeli chodzi o to, jak ona wygląda, pokażę Wam na swojej palecie, jak ona wygląda, to są takie odcienie. Dalej mamy róż z Nabli w odcieniu Koralia i to jest taki niudowo-brązowo-broskwiniowy kolor. Co tu jeszcze? Mój ulubiony lipstick z Colourpop w odcieniu Lumiere, cień w kremie z Nabli w odcieniu Christine. Tak wygląda ten kolorek, to jest taki cielisto-beżowo-szampański odcień. Dalej mamy pomadkę z Nabli znowu, Dive Crime w odcieniu Ombre Rose. I to jest taki odcień, oczywiście nie był nigdy używany. Jak zwykle dużo jest pomadek. Dalej Maybelline matowa pomadka w odcieniu 987. Też nudziak. Paleta pomadek z Maybelline. Kolor Drama Lip Contour Palette w odcieniu 01. I jeszcze pomadka płynna z Jeffree Star w odcieniu Butt Naked i to jest taki jasny nudziak. Więc tak wygląda opcja pierwsza, natomiast opcja druga składa się z pomadki w odcieniu Flamboyant z Jeffree Star. To jest metaliczna pomadka w takim idealnie na lato kolorze. Dalej znowu Nabla w odcieniu Balkis. To jest też nudziak, ale trochę ciemniejszy. Kolejna pomadka Maybelline 986. Tak wygląda, to też jest pomadka matowa. Mój ulubiony lipstick kolejny to jest tym razem odcień Kami i Lumiere, uwielbiam, ale to już pewnie wiecie. Dalej Nabla cień w kremie w odcieniu Dusk. To jest taki bardziej rudo
rudo-pomarańczowy odcień. Znowu paleta z Maybelline, tym razem w jaśniejszych odcieniach, to jest odcień 02. Czyli macie bardziej takie róże. Dalej rozświetlacz z Nabi, to jest odcień, którego nie umiem przeczytać, to jest chyba Obsexed. Obsexed, chyba tak. Z Colourpop, tym razem paletka Femrosa. Ona już nie jest dostępna, bo to była edycja limitowana. I ona wygląda tak. I w środku, jak wiecie, to są bardziej właśnie takie różano-fioletowe odcienie, też jest piękna. I z Makeup Revolution Brighter Than My Future. Paleta rozświetlaczy i znowu róże. Więc tak wyglądają nagrody. Oczywiście zanim odpowiecie na pytania, napiszcie, którą nagrodę chcecie, pierwszą czy drugą. Tydzień, cały regulamin, tak jak już mówiłam, będzie w opisie, więc najpierw sobie go przeczytajcie. Zobaczcie, czy wszystko Wam pasuje i wtedy dopiero zaczynajcie komentować. Ok, więc to będzie wszystko. Dajcie mi znać, czy Wy też macie jakieś postanowienia na marzec, jak Wam idzie ogólnie z postanowieniami noworocznymi. I piszcie, może jeżeli macie jakieś pomysły, co mogłabym wziąć jako takie postanowienie kolejne na kwiecień. Piszcie, a teraz dziękuję Wam już bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Pa!